Krzysztof Bergier, redakcja 100miloszyn.pl. Witam podczas kolejnego odcinka naszych rozmówek biało-niebieskich, czyli podcastu o Dumie Warmii. Dziś z Emilem Mareckim prawie 40 minut porozmawialiśmy o tym meczu z Chrogrym Głogów, a także o sprawach związanych z naszym klubem. Cóż, serdecznie zapraszam. Witam słuchaczy portalu 100miloszyn.pl. Jesteśmy podczas nagrania kolejnego odcinka podcastu Rozmówki Biało-Niebieskie. Jest dzisiaj ze mną Emil Marecki. Cześć. Krzysztof Betkier tradycyjnie. Dzień dobry, wieczór. Jesteśmy po dwóch kolejkach Fortuna pierwszej ligi, po dwóch meczach 100 milu, czyli piątkowych starciach tydzień temu z Radomiakiem. Jak pamiętamy, 0-1. No i ostatnie piątkowe starcie, czyli mecz wyjazdowy z Chrobrym Głogów, 0-3. Wynik tragiczny, gra od 30 minuty również. Emil, jak ty widziałeś ten mecz? Bo ja miałem jakieś swoje spostrzeżenia przed tym meczem, taki byłem troszeczkę pozytywnie naładowany, jak patrzyłem na skład, który wyszedł na to spotkanie, ale na fajnych nadziejach się skończyło. Chyba za wcześnie byłeś jakby ten... podjarany tym wszystkim i nie wiem, i tak sobie później się śmiałem, czy się przypadkiem to nie zemściło, czy nie za szybko. Aczkolwiek przypomniałem sobie, jak rozmawialiśmy w rozgrzewce, tak, że teoretycznie wyjdziemy w najsilniejszym zestawieniu i że wyjdzie Łuczak z Kuświkiem i że to może dać poprawę w ofensywie. No ale widać, znaczy widać, no nie dało to nic. Ale takich zmian się spodziewaliśmy, bo teoretycznie Stomil zagrał w najsilniejszym swoim zestawieniu, jeżeli chodzi o to spotkanie. No oczywiście tak, zabrakło Krystiana Ogrodowskiego, zabrakło w bramce Wiaczesława Kudrawcewca. Nie tu był problem, jeżeli chodzi o to piątkowe spotkanie. Przede wszystkim skuteczność w tych pierwszych 20 minutach, bo pewnie jakby udało się strzelić bramkę, ten mecz mógłby potoczyć się zupełnie inaczej, ale jest to samo, co w meczu z Radomiakiem Radom, gdzie mamy jakieś tam swoje wybrakowane te sytuacje, a jednak je mamy i nie potrafimy ich zamienić na bramkę, a później, tak jak mówisz, od 30 minuty to się wszystko sypie. Kontrowersyjny ten rzut karny, ale nie można w ogóle zwalać na to, że przegraliśmy to spotkanie przez ten rzut karny. Oczywiście kontrowersyjny, ja minutę po tym pisałem swój komentarz na gorąco, że no młody arbiter popełnił błąd, aczkolwiek broni go dużo to, że on po prostu tej ręki nie widział, nie miał prawa jej widzieć, nie ma VAR-u. Okej, my to widzieliśmy, więc uznajemy to za błąd, ale no okej, nie byłoby tej sytuacji do przerwy 0-0 i co, po drugiej przerwie na jakiej podstawie można tutaj wyrokować, żebyśmy wygrali to spotkanie, albo chociaż dowieźli te 0-0. No, na żadnej tak naprawdę, bo drugi rzut karny ewidentny, później Wicia wkręcony w ziemię, po kontrze. Tak, Krzysiek Filipek napisał na Twitterze, że dokręcił się do ropy, ale to raczej do złóż miedzi w Głogowie, ale tak, faktycznie tam Lebedyński no, zrobił co chciał, chociaż ja składam to na karb tego, że Wiktor po prostu nie chciał interweniować, żeby nie skończyło się to następnym karnym. Tak coś podejrzewam, że nie wszedł tak na 100%. Tak jak Góralski w meczu z Włochami. Tak, dokładnie. Okej, no tak, jeszcze tym bardziej, że jeszcze by zarobił żółtą kartkę i by nie mógł pojechać do Kielc. No tak, ale no fatalnie to wygląda. No ale dał się wkręcić w ziemię. Fatalnie to wyglądało. Ale jeśli go tak usprawiedliwiasz, okej. Aczkolwiek może gdyby ten jeden mecz taki przerwy, to i tak nieuniknione, tak? Czy on będzie pauzował w Kielcach, czy w Jastrzębiu. Teoretycznie chyba lepiej, jak zagramy w najsilniejszym składzie z Koroną Kielce. A Jastrzębie to taki mecz dwóch drużyn z dna tabeli. Dwóch słabo grających, może nie z dna tabeli, tak, bo oczywiście przesadzamy, no bo Stomil jednak zdobył tych 10 punktów i to troszeczkę nas wywinduje w górę, ale no takie spotkanie za tydzień może być dwóch bardzo słabych drużyn.
Kto wie, no wie, to tak też bywa, że te humory mogą nam się w ogóle zmienić po meczu z Koroną Kielce, ale no próżno szukać tutaj jakichś optymistycznych zalążków na ten mecz z Koroną Kielce po tym, co widzieliśmy w meczu z Chorobrym Głogów. No właśnie, bo tam te trzy bramki, czyli Mateusz Machaj, Mikołaj Lebedyński i Maksymilian Banaszewski, Machaj, Banaszewski, trafiają z karnych. To, co mówiłeś, ten pierwszy karny trochę kontrowersyjny, ale ten drugi, no to tam sam Van Hoofel już wracał tak, no tak, nie, tam nie ma żadnej tak dyskusji. Przykosił Banaszewskiego. Tam nie ma, że w ogóle nie ma żadnej dyskusji, no, nawet nie ma o czym tutaj dyskutować. Ale właśnie zobacz, bo wyglądało to do tej 30 minuty tak, że Stomil dominował w tym meczu. Ale tak naprawdę dominował, bo Chrobry zrobił jedną akcję ofensywną, w drugiej akcji ofensywnej Koki faulował Cywkę i bramka, tak? Dwie akcje ofensywne, znaczy, jeden strzał. No, przeważał, tak, no, stworzył sobie te sytuacje, owszem. Tam cztery czy pięć sytuacji było dogodnych do strzelenia. Dwie tylko, no dwie. No dwie, no dogodnych. Co znaczy, co rozumiesz przez słowo dogodne? Bo ja widziałem tam dwie takie sytuacje, po których powinny paść bramki. Jeżeli chodzi o słupek Kuświka i strzał Kokiego Chinnego, tak? Jest... No bo co, mamy rzuty rożne, to zalicz jako dogodną sytuację do strzelania bramki. No to jest jakaś tam oczywiście stały fragment gry, ale to nie jest dogodna sytuacja, która już jest tak wypracowana. To tylko teoretyczne założenie, że po rożnym strzelamy bramki i że no, ja bym tego nie nazwał dogodną sytuacją. No, przypominam sobie tylko strzał Kuświka w słupek i ten strzał z voleja Kokiego Chinnego, tak? A chwilę później idzie karny. No właśnie, zobacz. No nie, no, ale wróćmy, bo może były jeszcze jakieś sytuacje, których nie, no, ja nie pamiętam. Wydaje mi się, że tam Sierant strzelał, tak, niecelnie. Ktoś tam jeszcze, wydawało mi się, że tych strzałów było więcej na bramkę w tym czasie. Ale masz rację, no dobra, takie bramki, które powinny, takie akcje, które powinny zakończyć się bramkami, to te dwie. Na pewno ten słupek Kuświka. Bardzo szkoda tej sytuacji, bo fajnie wykonany stały fragment gry. I ta akcja Chinnego. No to on powinien chociaż światło bramki trafić. No chociaż światło bramki. Ja nie mówię, że to jest 100%, że tam Bieszczad nie wykazałby się nie wiadomo jakim instynktem bramkarskim, by tego nie wybronił, bo może by wyjął, ale no chociaż trafi w bramkę. Jak się nie strzela, nie trafia w bramkę, to się nie strzela bramek. No jak się nie strzela bramek, a, to... A właśnie, ta kolejna sytuacja, gdzie Kuświk się nie zabrał po bardzo fajnym, prostopadłym podaniu. Nie zabrał się z piłką, tam obrońca Chrobrego wybił mu w ostatnim momencie, ale widać było, że był z siebie niezadowolony Kuświk, bo źle mu ta piłka naszła na nogę, tak? Nie zastawił jej dobrze też ciałem, obrońca mógł do tego dojść, wybić piłkę na rzut rożny, ale do czego zmierza? Bo była jedna taka sytuacja i Kuświk w meczu więcej takiej piłki nie dostał. Raz mu nie wyszło, okej, mogło nie wyjść, drugi raz może by nie wyszło, ale za trzecim razem może by się zabrał. Za czwartym? Dlaczego my nie stwarzamy tego typu sytuacji? Bo nie mamy piłkarzy do gry wahadłowymi. Ale zauważ, jak to wszystko wychodzi. Nie mamy nawet skrzydłowych, żeby przejść później nawet na te 4-5-1. No nie mamy, tak? No nie mamy. Bo wszyscy by chcieli, żeby grali skrzydłowi, żebyśmy wrócili do tego klasycznego ustawienia z czterema obrońcami i dwoma skrzydłowymi, którzy tam latają po tych skrzydełkach właściwie tylko do przodu, tak? No ale nie ma ich. Powtarzamy to od jakiegoś czasu, tak? Gdzieś został ustawiony ten skład pod tę taktykę, został źle ustawiony, źle dobrany. No nie, no to I mamy to, co mamy. Skład nie był, to jest, zostało sobie wymyślone, że będziemy grać tym ustawieniem i wymyślono sobie do nich piłkarzy, to takie wymyślanki, no niestety, no bo Karolina, no nie daje nic, cały czas nas nie przekonuje. Sierant, też nie, no Jasiek Buchol znowu wszedł, no i coś tam biegał, tak? Było widać tą szybkość, waleczność, ale on jest po kontuzji i to jeszcze nie to, jak był przed kontuzją, ale mimo wszystko, no to już podczas ostatniej rozgrzewki, myśmy, no, to byli tacy ludzie, którzy będą biegać, dośrodkowywać, biegać, tak, a tego piłki. Nie ma, u nas jest wszystko takie, ciągle to samo. Ale to zobacz samo. Tak, dośrodkowania przeważnie nie dochodzą, tak, czyli nie przechodzą. To jest ta główna zasada przy dośrodkowaniu z bocznej strefy boiska, że piłka musi przejść co najmniej jednego obrońcę, tak? No nie przechodzą. Zawsze ktoś tam się znajduje, żeby tę piłkę wybić.
nie ma takich mocnych, ja to nazywam angielek, takich naprawdę takie wstrzelenie piłki pomiędzy bramkarza a obronę, gdzie nawet obrońca ma wtedy szansę, tak to nazwijmy, do tego, żeby się pomylić i skierować piłkę do własnej bramki. Nie ma takich ostrych, fajnych zagrań. Do tego tak, gramy to, co teraz w piłce, w cudzysłowie, europejskiej się gra, czyli przegrywanie ze strony na stronę, szukanie wolnych stref, wolnej strefy na boku boiska. Przegrywamy tę piłkę, przegrywamy i właśnie tak to wygląda na boisku, że nie ma tej szybkości. Ta zmiana tempa gry jest nijaka, nawet krosowe podania, które są fajne, tak? I fajne, bo otwierają jedną stronę, przeważnie są niedokładne. I my to powtarzamy od ilu tygodni? No i tak będziemy powtarzać niestety, Krzysztofie, tak do końca przynajmniej tej rundy, no bo składu nie zmienimy, tak? A pytanie, czy na wiosnę coś zmienimy? Czy Stomil będzie stać na pozyskanie kolejnych zawodników? Ja nie mówię, że ma płacić za transfery, ale czy w tym budżecie płacowym znajdzie się miejsce dla kolejnych zawodników? Bo przecież niektórzy zawodnicy no, po prostu są i nie grają. I w ogóle nie grają i nie zanosi się na to, że będą grali, tak? Co najmniej trzy takie miejsca możemy wynaleźć, tak? Co najmniej trzy. Jeden zawodnik wczoraj podziwiał pięknie położony stadion przy ulicy, przy Alei Sybiraków. Nagrywamy w poniedziałek, więc w niedzielę oglądał sobie mecz rezerw Stomilu z Warmią Olsztyn. On już nie zagra. Jego jedynym zadaniem jest teraz podziwianie sobie. I on to w ogóle pewnie pierwszy mecz rezerw widział, bo pierwszy mecz rezerw w Olsztynie, tak? To jest jeden zawodnik. Drugi zawodnik na oficjalnej stronie opowiada, jak to pięknie jest w Olsztynie. Ma pewnie dużo czasu, żeby to sprawdzić. Trzeci zawodnik, to z Głogowa pamiętam, że siedział sobie na bandach reklamowych. W ogóle zagrał w Głogowie? Bo ja już później nie śledzę. Nie zagrał w Głogowie. Van Wert? Nie, o Losim mówię. A, o Losim. Nie wszedł. No właśnie. O Van Wercie mówiłem wcześniej, który opowiada, jak to piękny jest Olsztyn. No tak. I trzech zawodników. To czterech. To nawet czterech w tym momencie. No tak. Jeszcze jest, który też nie grał ostatnio w meczu rezerw, ale pewnie w nagrodę za obronienie dwa rzuty karne w wojewódzkim Pucharze Polski dostał chwilę wolnego. No i tu pytanie, i tak możemy sobie to rozmawiać, tak? Że no niestety nie mamy piłkarzy, mamy bardzo, bardzo słaby zespół i z jednej strony denerwuje nas to, wkurza, nie możemy na to patrzeć, a z drugiej strony to niestety mamy taki słaby zespół. I tak to przynajmniej do końca tego sezonu, no to trzeba to przetrwać. Czy teraz coś da zmiana trenera? Tym bardziej, że znowu trzeba patrzeć na słupki w Excelu. Bo zmiana trenera oznacza także wymianę przynajmniej trzech pracowników w klubie. Asystenta i od przygotowania fizycznego. To są kolejnych trzy osoby, którym trzeba będzie zapłacić. Trzeba będzie zapłacić. No tak, a trener, który nie znajdzie pracę, musieli dostać pieniądze do końca kontraktu. Więc tak to wygląda. Ja nie chcę usprawiedliwiać, broń Boże, że tutaj jakiś że nie ma żadnych gwałtownych ruchów i wiem, że już cierpliwość kibicom się kończy, ale chyba do tego 15 grudnia, no to niestety, no, jak tu się nie pojawi jakieś zwycięstwo na poprawienie troszeczkę atmosfery, chociażby, nie wiem, w Kielcach z Jastrzębiem, to tak niestety będzie to wszystko wyglądało. Nie wiem, czy jest szansa na poprawę gry. No, wiesz co, ja obiecujemy nawet sobie to po tym, że jak Kuświk dojdzie do formy, jak Łuczak się zgra, ale to czas ucieka. Tygodnie uciekają, a tu jakby nie widać tych zalążków optymistycznych. Okej, zespół zyskał doświadczenia i my cały czas wierzymy, tak, to opieraliśmy te nasze nadzieje na tym, tak, na tych zawodnikach. Ja jeszcze na razie ich całkowicie nie skreślam. I dzięki Bogu, że tylko jeden zespół spada, tak, z tej ligi, więc teoretycznie jesteśmy tutaj pewni tego utrzymania, ale to oczywiście mówię też czysto teoretycznie, tylko że kolejny rok został zmarnowany, kolejne pół roku zostało zmarnowane. I teraz pytanie, co dalej, tak? Pytanie, co dalej, ale to znowu, nie wiem, pewnie ci tutaj mieszam troszeczkę w twoim planie dzisiejszego tego programu. Nie, pytanie, co dalej jest jak najbardziej zasadne, tylko
Tylko pytanie, czy co dalej odpowiadamy już teraz, czy dopiero po 15 grudnia? Możemy sobie podywagować, bo jest jeszcze jedna rzecz, na którą ja zwracam uwagę od jakiegoś czasu w grze Stomilu, która mi się nie podoba, a którą można zmienić. Tylko nie wiem, kto ją może w tym momencie zmienić w klubie. Czy trener, czy prezes, czy rada drużyny. Chodzi mi o to, że oprócz tego, że Stomil gra wolno, słabo, jest rozczytany, rozpisany przez wszystkich, każdy wie, jak Stomil załatwić, w cudzysłowie, to oprócz tego brakuje jeszcze jednej rzeczy. Takiej czysto piłkarskiej złości na tym boisku. Nie widać, że tym facetom 11 na boisku zależy na czymkolwiek. No dobrze, dobrze. Okej, okay, no to patrzmy skład. Piotr Skiba, nie nasz. Sierant, nie nasz. Szota, nie nasz i zaraz też nie będzie nasz. Wicia, okej, okay, no to już mamy dwóch. Byrtek, nie nasz. Staszak, nie nasz. Koki, nie nasz. Maciej Spychała, nie nasz. Sam Van Hufel, nie nasz. Wojciech Łuczak, nie nasz. Grzegorz Kusik, nie nasz. Nie nasz, mówię, nie stąd. Nie piłkarz pochodzący z Olsztyna, z regionu. Dwóch na 11. Co zawsze było charakterystyczne dla tej drużyny. To dwóch a na ławce? No kto wszedł? No okej, okay, Jasiek Buchholz. I ktoś tam jeszcze wszedł taki z takich naszych? Szramka, młody. Tak. Ale no, od młodego to jeszcze nie wiem. No i wszedł Karolina. No to też nie nasz. Sadowski szedł. Nie, no nie ma tego. No i nie ma i nie będzie. I prawdopodobnie nie będzie. Bo kiedyś było tak, że to wszystko tworzyli piłkarze stąd i przychodzili tacy ludzie, którzy z miejsca łapali to coś. Ale teraz tego czegoś nie ma. No nie ma. I nie ma kto tego budować. No to zostało zniszczone, tak? I tego nie odbudujesz w trakcie rundy. No prosto, no to znowu schodzimy do dyskusji tego o zmianach kadrowych. No to znowu niestety będzie proces. No tego nie zmienisz. Po prostu zwyczajnie w świecie tego nie zmienisz na przełomie listopada i grudnia. Chyba, że znowu wezmą się za łby i pójdą gdzieś razem, gdzieś, bo to już tak było w tamtej rundzie. Później były pretensje, dlaczego nie piszemy o tych karach. Było coś takiego, że piłkarze się wybrali gdzieś tam zintegrować. I podobno jeszcze za to dostali jakieś tam kary czy coś. To była o tym dyskusja, były do nas pretensje, że my o tym nie pisaliśmy. Tak. A o tym wspomniał chyba prezes Kowalewski w wywiadzie. W jakimś wywiadzie. W wywiadzie tak, tam tak. W tym salonie. A my o tym nie wiedzieliśmy i to było ukryte jakby przez klub przez większość czasu, tak? Ale takie rzeczy są potrzebne, to jest drużyna, to jest zespół ludzki. No to może, no to tutaj, no jest w szatni kapitan. Nie ma już Grześka Lecha, tak? No ale jest prezesem. Może wejść, huknąć tam, coś powiedzieć. No właśnie, brakuje czegoś takiego, który by coś tu pierdolnął, nie? No nie ma czegoś takiego, no nie, przynajmniej mi się nie wydaje, żeby coś takiego było. No ale to jest tylko, tak, na chwilę, to na chwilę można coś takiego zdziałać, tak? Że jakoś pierdzielnąć, gdzieś się spotkać czy coś, nie wiem, teraz nie było czasu na pewno przed koroną, chociaż długi weekend, czyli długi weekend, sobota ten może, nie wiem, ale no przed Jastrzębiem trzeba przede wszystkim wygrać. Z koroną coś ugrać, z Jastrzębiem wygrać i jeszcze ten dograć to połowę grudnia, a później no to już jest czas dla prezesa i dyrektora sportowego w jednym na to, żeby zmieniać tą drużynę. I są przesłanki ku temu, że tak drużyna ma być budowana właśnie. No z tego, co wskazują wszystkie znaki na niebie, ma być budowana właśnie tutaj na ludziach stąd, żeby się identyfikować. Tylko tego żeby nie zrobisz w grudniu, no, tak? To jest proces, to jest proces, nie? Znowu proces. Więc ja bym się nie spodziewał tej... Ale pamiętasz, o czym rozmawialiśmy we wrześniu? Że my wrzesień tracimy, tak? Że klub traci wrzesień. Czy klub sobie zdaje z tego sprawę, że drużyna traci wrzesień? A tu się nagle okazuje, że nie tracimy tylko września, ale tracimy październik, listopad i grudzień, tak? I zaraz może się okazać, że odejmując te wszystkie wolne na święta, nowy rok i tak dalej, że tracimy i grudzień, i styczeń, i luty, tak? To już, no zobaczymy, styczeń, luty, no to zobaczymy wszystko, jak to dalej będzie w klubie wyglądało, czy będziemy jednak budować to, co była mowa, jak sytuacja finansowa, czy uda się rozwiązać kontrakty z niektórymi zawodnikami, jaki będzie dyspozycja tego budżetu płacowego, w ogóle jak ta pandemia, żeby ta atmosfera, żeby ci kibice na wiosnę wrócili, żeby to wszystko można było odbudować, bo teraz to już tylko trzeba przeczekać. I ta irytacja może u nas być co tydzień. No nie wiem, zwolnienie trenera może dać kibicom tutaj jakiś taki
prawda, taki... Tak, tylko ja się jednak tylko skłaniam nie no ku swojemu zdaniu, że to nie ma w tej chwili najmniejszego sensu. Trzeba coś zmienić w samej drużynie. Czy nawet zmienić ale nie, jakiś no wiesz, system chodziło, chciałem porównać do tego, że też był przecież marazm w sierpniu, we wrześniu, nastąpiła zmiana prezesa, prawda? I był ten promyk takiej nadziei tego wszystkiego, nie? Tak, był. I była ta inna atmosfera, ale też byli kibice. I podobno, gdyby ci kibice jeszcze dalej byli nastawieni, to by się, można było to łatwiej to ciągnąć. Poprawiły się wyniki, tak? Bo odnieśliśmy 2 zwycięstwa. To na pewno miało na to spory wpływ, ta zmiana prezesa. No a później, no a teraz Grzesiek nie ma jak się, pewnych rzeczy nie ma co wykazywać. No jak ma? Jak? Już transferów nie zrobi na przełomie listopada i grudnia. Nie można jakoś zapraszać na mecz, na stadion, nie można tworzyć tej atmosfery. Dochodzi beznadziejna sprzedaż akcji, jeszcze gdzieś tam w tle pojawia się drużyna rezerw i tak to się wszystko kumuluje z tym COVID-em i dlatego we wszystkich narasta ta złość, frustracja i te obawy, co będzie dalej. No dobrze, ale czy jest jakiś promyczek nadziei, cokolwiek, co wskazywałoby na to, że gdy przeczekamy ten zły czas, bo on jest bezapelacyjnie zły, tak? Dla wszystkich, ja nie mówię, że tylko dla Stomigu, dla wszystkich. Tylko my interesujemy się tym, co jest w Dumie Warmii. Gdy minie ten czas, to zrobi się coś lepiej? Widzisz takie punkty zaczepienia, które mogą nam dać, wlać jakąś troszeczkę, jakiś promyczek nadziei w serca? Historia tego klubu pokazuje, że... Że im gorzej, tym lepiej? Że... Tak, znaczy w sensie takim, że zawsze po tym jakimś słabszym okresie przychodzi ten lepszy okres. I są jakieś tam powody, prawda, do radości. Zima spowoduje to, że będziemy tęsknić za tym Stomilem. Mimo wszystko będziemy za nim tęsknić. Zawsze tak jest, że w marcu jest taka mobilizacja. Ale no mówię, czy wrócą kibice na stadion? Czy wrócą, tak? Tego nie wiemy. No i wiesz, i gdyby na przykład ci kibice wrócili, to pamiętaj, że zawsze jest inaczej. No to przecież też graliśmy w tamtym sezonie słabo, mieliśmy tą końcówkę, tak? Jedno to zwycięstwo z Jastrzębiem. I pamiętasz, co się działo na meczu z Odrą Opole, tak? Tak. A przecież te transfery to wszystko jakoś tam wielkiego szału i boom nie robiło, tak? Te przygotowania, co jakiś wielki szał, jakiś ten, no ale wszyscy przecież chcieli być na tym meczu, tak? Bo się tak stęsknili za tym Stomilem. Tylko nie wiem, czy ci kibice przyjdą, tak? Na pewno się stęsknimy. I to już jest jakaś nadzieja, tak? Bo za tą tęsknotą zawsze pojawia się nadzieja na lepsze jutro. Tylko trzeba tą zimę odpowiednio przepracować, tak? No i pytanie, na ile się uda pozyskać zawodników jakościowych? Kto to będzie chciał przyjść? Za jakie pieniądze? Ilu zawodników uda się, może w cudzysłowie, wypożyczyć, oddać? No jest wszystko naczynia strasznie połączone. I to, wiesz, ciężko mi tak odpowiedzieć na to wszystko. No dobra. Wiemy mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Zdajemy sobie sprawę. Wiemy, co nam się nie podoba. Co nie podoba się kibicom również, bo nikt teraz nie oszczędza się w tej krytyce. Każdy mówi, co go boli. I to dobrze, tak? To musi być widoczne. Musi być ten oddźwięk, bo jeżeli nie gra i widzimy, że nie gra to, co powinno grać, to musimy o tym głośno mówić. Ale jest teraz tak, zakończona akcja, najlepsze przed nami. No fiasko, tak? Tu chyba nie ma co ukrywać. Nie udało się zebrać tych chociażby 500 tysięcy. Grono inwestorów też niezbyt liczne. Jak ty to wszystko oceniasz? Co, no to powtórzę się znowu. Nie ma żadnej satysfakcji, ale gdy przeprowadzaliśmy wywiad z Michałem Żukowskim, członkiem Rady Nadzorczej Stomilu, mówiliśmy mu, że nie ma teraz tutaj żadnych przesłanek, żeby ta akcja się powiodła. Chociaż nie znaliśmy w ogóle założeń, jakie pieniążki mają być pozyskane, tak? Nie widzieliśmy wtedy, jakie sumy. Nie widzieliśmy, ale mówiliśmy, że nie ma teraz atmosfery w sierpniu, w lipcu i w sierpniu, ma atmosfery, żeby ruszać tą akcją i się spali, tak? Okej, okay, akcja ładnie przygotowana graficznie, dobrze przygotowana strona internetowa, wszystko było cacy. Te gratisy, to wszystko, tak? Można się kłócić, czy się komuś coś tam nie podoba, ale okej. Okay. To było wszystko przygotowane perfekt. Perfekt, ale przede wszystkim nie było atmosfery,
do kolejnej zbiórki pieniędzy. Oczywiście, my to nazywamy inwestowaniem w 100 mil, w to, w to. Fajnie, oczywiście. Tylko to była kolejna zbiórka pieniędzy na 100 milu. Kolejna. Teraz nie było atmosfery, bo wiemy, co się działo, tak? Wszyscy widzieli, kogo 100 mil ściąga, jak to się dzieje, nie ma atmosfery. Wszystkiego. Nie chcę mi się w ogóle o tym do tego wracać i powtarzać, bo wszyscy doskonale to przeżyliśmy, widzieliśmy. Po drugie, nie było tej promocji takiej, jaka powinna być tu w Olsztynie. No ale to mamy przykład tego samego, co się działo z budżetem obywatelskim, tak? Też było tylko kampania internetowa i kampania internetowa i Facebook i kampania internetowa. Gdzieś tam był jeden billboard. Ale nie było takiego wyjścia do ludzi. Nie było wyjścia do biznesu. Samo się nie zrobi. Samo się to nie zrobi. Kibice się włączyli troszeczkę, tam zaczęli, chcieli namawiać tak swoimi ogłoszeniami, ale to też tylko po to, żeby później już mieć czyste sumienie, tak, że chcieliśmy pomóc, owszem, no ale też większość nie czuła tego. No, ja kupiłem za 100 zł te akcje. Ja również. Miałem to zrobić ostatniego dnia, ale po tym, jak się zmienił prezes, no to zrobiłem to wcześniej, ale zrobiłem to tak symbolicznie, no bo nie czułem tego, no niestety. Ale nie mam żadnej satysfakcji z tego, że się to nie udało, tak? Wiesz, co mnie najbardziej w tej akcji martwi? Martwi, boli? Bo to, że gdzieś negatywnie, przez wiadomo co, tak? To, do czego nie chcemy wracać w tej chwili. To wszystko było odbierane przez większość kibiców tak, a nie inaczej. To mimo wszystko po tej zmianie prezesa i po tym, że mogliśmy odczuwać pewne zmiany emocjonalne, jeżeli chodzi o sam klub, bo gdzieś przestaną mnie odrywać od mojego klubu, od mojej tożsamości, tak? Ja mówię swoje odczucia. Gdzieś ta tożsamość zaczęła wracać, nadzieja zaczęła wracać, że to powinno wyglądać tak, a nie inaczej. Natomiast martwi mnie to, że tych inwestorów było tylko 300. No bo gdyby było ich, nie wiem, 2000, tak? Po 100 zł, niech no nawet dobrze, każdy no ale kupi to każdy, po 100 zł. No ale każdy czuł to, co my. Każdy czuł to, co my. Bo my tak naprawdę też nie powinniśmy przelać tych pieniędzy. No, coś w tym jest. Tak? No taka prawda, tak? No i tak czuł, i przecież tak naprawdę ja nie powinienem, no, że jestem taki, a nie inny, można powiedzieć głupi, tak? Ale nie dlatego, że dla mnie to głupota zainwestować w 100 mil, tak? No to, nie. No nie jest żadną głupotą, wiem, tak? Mówisz, tak? Ale no, mówisz. Mimo wszystko ta cała akcja, to wszystko kojarzyło mi się z poprzednią władzą w 100 mil, z podejściem, nie? To cały czas to... To za ich czasów to wystartowało i wiele rzeczy się działo, tak? I jeszcze o tym mówimy, że nie trzeba popracować nad tą 100-milowską społecznością, trzeba popracować nad promocją klubu i dopiero poprawić atmosferę i dopiero ruszyć. Ale też brakuje mi jednej rzeczy przy tym. Pewnych jasnych informacji z klubu, w jakim kierunku klub idzie w tej chwili. Wydawało mi się, że gdzieś po tej zmianie prezesa dosyć szybko te informacje z klubu wypłyną. W ten czy w inny sposób, tak? Oczywiście oficjalnie przez klub przekazywane, ale nadal ich nie ma. Nadal ich nie ma i taki zwykły kibic, który obserwuje to wszystko jakoś może nie mocno, bardzo mocno związany w tym, co się dzieje wewnątrz klubu, nie wie, co się dzieje. Tylko tak, tylko że teraz już to nie wystarczy teraz wydać jasnego komunikatu. Słuchajcie, idziemy w takim i w takim kierunku. Już ludzie mają dość haseł. Dość haseł. Ludzie oczekują wyników i konkretów. I tych zmian. No ale to konkrety i wyniki będą dopiero w grudniu, tak? W grudniu, w styczniu. No okej, okay. No a dlatego mówiłem od początku, nie startować tą akcją, poczekać, naprawić, pokazać pewne rzeczy. I gdy człowiek będzie to czuł, widział, to wtedy będzie inwestował. A nie hasła. To nawet jakby rzeczywiście to się pojawiało po przyjściu Grześka Lecha, to by było dobre, fajne, tak? Bo ja bym chciał widzieć to, tak? I słyszeć o tym. Na przykład wiem to, co na przykład Michał Brański podczas webinaru, coś tam przekazywać, ale to dla 20-30 osób było tylko, tak? Mhm. I okej, okay, ale to by jakby nie zwiększyło tego, no może by weszło troszeczkę więcej, ale wątpię, czy by tych do 400 osób może dobiło, okej, okay, ale to tylko czyste gdybanie, tak? A ludzie już nie chcą, ludzie chcą widzieć zmiany, oczekują wyników, ale to przecież można było się spodziewać, że Stomil będzie grał słabo po tych transferach. Przecież widzieliśmy w sparingu z Sokołem Ostróda, co się działo.
No tak, widzieliśmy. No i masz, i są, i to jest jeden z punktów, można taki wypisać tych punktów, dlaczego ludzie nie chcą inwestować w Stonemill. Ale przede wszystkim, jeżeli, przede wszystkim, oczywiście, pewnie i tych 500 tysięcy byśmy nie uzbierali jako kibice. Bo to musiało być naprawdę 2000, powiedzmy 2-3 tysiące osób, które mogłyby się zdecydować wpłaty po 100 zł, no to, to i tak mało, nie? Tu trzeba, 200-300 tysięcy, tu trzeba było do firm, firmy, tak? Zaprosić, rozmawiać, tak? Tu tego też nie było. Tym bardziej, że najważniejsze jest na początku entuzjazm. Już na początku. No i ciężko było to ratować, jak było coś zwalone, przez miesiąc nie hulało, coś tam, tak? Było zwalone. I było ciężko to ratować. No ciężko, ciężko, to prawda. I ja nie wiem, czy nowy prezes w ogóle dostał... Tego nie wiem, po prostu mogę tylko gdybać. Nie wiem, czy on właściciela dostał jakiś tam ultimatum, słuchaj, ratuj tą akcję. Bo myślę, że oni już we wrześniu byli świadomi, że to się nie udało, że to się nie uda. Liczyłem po cichutku tylko na to, że Michał Brański jakoś to uratuje. Żeby jednak mimo te 170 tysięcy, największa suma zebrana podczas takiej akcji, że się nie zmarnuje. No ale tak się nie stało. Michał Brański teraz apeluje przez oficjalną stronę, żeby wpłacać pieniążki na Akademię, która jest w długach i która ma problemy teraz, bo musi płacić za Orlik. Ale przede wszystkim najpierw niech wyprostują sprawę długów ci, którzy tych długów narobili. Niech to zostanie wyprostowane, żebym ja chciał wpłacić 100 zł na Akademię. Ja tych 100 zł, tak szczerze mówiąc, nie chcę, co wpłaciłem. Niech to, no rzeczywiście, ale tylko to tak musi odbywać się, że niech wpłynie na, tak, na moje konto i później niech, ja mam sam zrobić przelew na Akademię, no ale no, niech Akademia najpierw spłaci te długi i niech zostanie wyjaśnione, dlaczego te długi w ogóle powstały. Tak, jest to temat na cały program, tak? Tak. Jakby nie patrz. Więc ja tu zadeklaruję, że kupię dwie koszulki. Upatrzyłem sobie dwie koszulki w sklepiku, z czego jedną dam na cel charytatywny, żeby to poszło, więc te 100 zł trafi do klubu, tak? W takiej, a nie innej formie. Ja to tam deklaruję. Taka jest moja deklaracja. Ale nie mam żadnej satysfakcji, nie? Chociaż kurwa powinienem mieć. Chyba w końcu powinienem mieć jakąś satysfakcję, tak? A nie mówiłem? Tylko co? Jak takie myślenie, że my to po złości przeciwko klubowi, jak my tak możemy, że to przez nas. Ja się tak w pewnym momencie czułem, tak? Że to przez nas. Ci, co powinni tu Bóg wie, jaką reklamę robić, co ten na rzęsach stawać i robić, za kogoś jeszcze, że to przez nas. Tak się w momencie czułem. No ale to, co ja mówiłem wtedy podczas tego wywiadu Michałowi Żukowskiemu, że czuję się odrywany od klubu, to duże oczy zrobił wtedy, nie? I tak to wyglądało. No dobra, Emil, jakby mamy podsumowaną tę akcję, przed nami zaległy mecz z Koroną. Ty już trochę o tym mówiłeś, że chciałbyś, oczekiwałbyś jakiegoś dobrego wyniku, czyli co, remis bierzesz w ciemno. Z taką grą jak z Chrobrem, to jak? Tak, tak. Remis biorę w ciemno. Tak jak jechaliśmy do tych, tak bym... Gdyby był ten mecz w weekend, to pewnie bym pojechał i wtedy chciałbym też remis w ciemno. Patrząc na grę, porównując grę Korony i Stomilu, no niestety, to... Słabo to wygląda, są tylko moje tam takie, wiesz, no... No słabiutko, słabiutko, tak. Niestety teraz wychodzi na to, że każdy punkt, który będziemy zdobywać z kimś wyżej od nas, to będzie sukces. Każdy punkt, ja nie mówię o zwycięstwie. Co tu zmienić w składzie, tak? Co tu zmienić w składzie? No właśnie, bo tak trochę komentatorzy Polsatu podczas tego meczu z Chrobrym żałowali, że Karolina nie grała od początku. Tylko nie zauważyli, że po prostu nie mieliśmy młodzieżowca, tak? I Staszek wyszedł na młodzieżowcu, tak? W ten sposób. Trochę tego nie ogarnęli. Ale właśnie, no teraz wraca Ogrodowski, wraca na to miejsce młodzieżowca, czyli co, Karolina i Buchholz na wahadłach, czyli te takie teoretycznie najlepsze wahadła, tak? Pewnie tak będzie. Pewnie tak będzie. Na pewno Wiaczysław Kudrawce we wtorek gra ten mecz w reprezentacji, więc nie będzie dostępny. Nikt nie pauzuje za żółte kartki. No nie wiem, no Koki jest ostatnio bez formy. Może on by był lepszy, na przykład jakby wszedł na 20 minut. No tak, bo to nawet takie znamienne, tak? Że nie trafia w bramkę, tak? Wcześniej kilka strat i później faul
Tak. Od razu po tym, po tej sytuacji i stracona bramka. Może jakby tak szedł na 20 i pokazał się z dobrej strony, strzelił jakąś bramkę, zyskałby wiarę, bo myślę, że to... Że to mimo wszystko, jeśli chodzi o Kokiego Hinokio, to jednak siedzi w głowie, tak? Takie są moje przypuszczenia. Mogę się mylić. Ale na pewno coś jest ta tęsknota za krajem i za przyjaciółmi. Ale sportowo też może się wstanął, nie rozwija. Może mu coś tu przeszkadza, tak? A może to były nasze po prostu życzenia wielkie, że on ma tutaj zbawić 100 mil. No dobrze, ostatnie zwycięstwo 100 mil w meczu z Sandecją, tak? I co? I ręce opadają. I co? I że teraz z Koroną wygramy, tak? Bo takich szukamy tutaj już, łapiemy się już takich przesądów, jak tam, przecież jak w 100 milowcach, tak? Raz zagraliśmy w czarnych spodenkach w zestawieniu z niebieskimi koszulkami, to później też grajmy tak, bo to nam przyniosło szczęście, tak? I tutaj też szukamy jakichś takich analogii, tak? Bo mecz w środę, bo mecz na Ipli, bo Korona trzyma się z Sandecją. No nie wiem, powiem tak. Przed tym meczem naprawdę remis biorę w ciemno. Nie chciałbym, żeby Stomil znowu wracał z wyjazdu z bagażem bramek i z obitą papą. Tylko ja bym chciał jednak zobaczyć jedną rzecz. Walkę, walkę, walkę. Bo tą walką w tej lidze naprawdę można dużo zrobić. Zobaczyć to, co graliśmy w dziesiątkę z Arku Gdynia. Tak. To, właśnie, taki Stomil byśmy chcieli oglądać. Taki Stomil. Tak. To może od razu wyjdźmy w 10. No nie wiem, no właśnie, może tam trzeba ktoś musi wejść, jakoś kurwić czymś, no nie wiem, no. Niech się ktoś za sędziego przebierze, niech ich czymś zirytuje, no może, tak? No dobra, bo zaczynamy już krążyć wokół takich meandrów bardzo, bardzo mentalnych, a nic mądrego raczej więcej nie wymyślimy. Czekamy na ten mecz z Koroną, czekamy na ten kolejny mecz z Jastrzębiem. Następne rozmówki biało-niebieskie oczywiście w kolejny poniedziałek, czyli znowu po dwóch meczach. I cóż, dzięki Emil, że spędziliśmy te kilkadziesiąt minut rozmawiając znowu o 100 milu. Dzięki. Dzięki, ale na kolejny odcinek musimy kogoś zwerbować, bo ciągle tylko my i my. Zwerbujemy. Zwerbujemy na kolejny odcinek, ale to wiesz, jak się zawsze mówiłem, żeby widzieli ten mecz, żeby wiedzieli, o czym mówią, tak? No, Polsat Sport, tak więc... Tylko trzeba wyciągnąć telefon i podzwonić. No to podzwonimy, zaprosimy, mam nadzieję, ciekawego gościa do następnego programu. Krzysztof Betkiel, redakcja 100 mil Ostrzelbel. Bardzo dziękuję. Dzięki, cześć.